Przechodzimy do kolejnego druku. Numer 11 i w tym wypadku referującą osobą jest chyba pani Ela. Tak, Centrum Autyzmu, Komisja Edukacji. Ale wspólnie miał być wspólne ustalenie tematu, ale jedna komisja nas wysyła, która to przedstawi. Nie ma Małgosi, w związku z tym Komisja Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz specjalnego ośrodka wychowawczego. Ośrodek naprawdę sprawnie działa przy ulicy Szopkarzy, ale to ośrodek autyzmu jest specjalny. Szczególny rodzaj edukacji. Szanowni Państwo, jeśli chodzi Wam o to, kto to referuje, to sytuacja jest prosta. Jak dostałem maila, wysłałem maila z prośbą o zajęcie się tematem przez Komisję Edukacji z racji edukacji i Komisję Spraw Społecznych z racji problemów społecznych. Miały komisje uzgodnić, kto przedstawi tę decyzję. Przedstawia Pani Ewa. Nie, jest problem dlatego, że Komisja Spraw Społecznych przedstawiła swoje stanowisko. Proszę. Pozytywnie. 5 osób było za. Dobrze. Dziękuję. Pani Małgorzaty nie ma, ale... Tak, projekt uchwały mamy razem z opinią Komisji do Spraw Społecznych. Ja zapytam, czy ktoś ma pytania do tego tematu. To jest nowo utworzone na bazie ośrodka rządkarzy. Poddaję druk numer 11 pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.